Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już oczywiście materiale z gry Pokémon Glazed i nagrywam go zaraz po kolejnym, bo muszę nagrać filmy na weekend, bo mnie znowu nie ma, znowu wyjeżdżam. Dlatego nie spodziewajcie się żadnego live'a w ten weekend, bo niestety, ale mnie nie będzie. A zresztą sesja, kurde ludzie, to mnie zniszczy, dosłownie zniszczy. Jeżeli chcecie, żebym zdał sesję, zostawcie łapkę w górę, to będzie motywujące. Bo naprawdę, zacząłem się powolutku stresować. Tak myślę sobie teraz, nagrywać odcinek czy się uczyć, ale mówię, no musicie dostać jakiś odcinek, więc... Co ja tutaj dla was nie robię? Po prostu mogę zaprzepaścić swoją medyczną karierę, nie? No aż tak to źle nie będzie, nie martwcie się. Dobra, dzisiaj łapiemy kolejne legendy. Mam w planach złapać z 5 legendarnych Pokémonów. Mam 5 Master Ball i mam. To złapiemy sobie 5 legendarnych Pokémonów. Prawdopodobnie 5, zobaczymy. Pamiętacie, że w ostatnim materiale rozmawialiśmy z Lensem. Wypadałoby się tak z nim tak trochę przywitać. Zapytać się, jak możemy mu pomóc z odnalezieniem Reda. Mnie to bardzo ciekawi. Więc udajmy się do Goldenrod City, ponieważ tam właśnie na stacji metra umówiliśmy się, że z nim się tam właśnie spotkamy. Jesteśmy w Goldenrod, tak więc stacja metra jest tutaj, okej. Lens już na nas czeka, super. Słuchaj, musimy dostać się do MC Silver, tak szybko jak to możliwe, okej. Aha, już nie wie czy tam prowadzi trasę dalej. Ale myślę, że mam coś dla ciebie. O, dobrze cię widzieć tutaj, Judy. No tutaj ten konduktor powiedział, że postara się nam pomóc jakoś, żeby znaleźć Reda. Okej, chodźmy tą drogą. Dobra, i co? O co chodzi? O, nadjeżdża. Serio, ja myślałem, że my jakimś kurde pociągiem ekspresowym pojedziemy. Whatever world. Dokładnie, to taka sama moja reakcja. To naprawdę da radę dojechać tam. Okej. Tak, Red może być bardzo ranny. O kurde, to jest niebezpieczne. Okej. Tak, myśli, że już jesteśmy prawdopodobnie w MC Silver. Jezu, co tu się stało? Postarajmy się znaleźć go. Nie możemy przejść nigdzie dalej. O, tu mogę spotkać jakieś dzikie Pokémony, to na bardzo wysokich poziomach. Ale sobie użyjemy Max Repelka. O, jak się tam dostać? Trzeba będzie od jakiejś innej strony tam zupełnie przejść. No a tam w lewo nie damy rady pójść. Dobra, to idziemy za Lensem. Idziemy za Lensem w takim razie. Tutaj mamy magmę, nic nie zrobimy. Tutaj mamy możliwość użycia Rock Climba, to tak też właśnie wyprawiamy. Myślę, że chyba możecie się domyślić, jaką legendę możemy spotkać w tego typu miejscu. Myślę, że to nie jest jakieś bardzo skomplikowane pytanie. Okej, tu wychodzimy i tu możemy po tego Bola się dostać, którym jest magnet. Czyli warto, zwiększa to siłę. Magnet zwiększał elektrycznych ruchów siłę. Siłę elektrycznych ruchów, powiedziałem przez chwilę jak Yoda po prostu. Okej, idziemy dalej w takim razie. Następnie tutaj, o kurde, no naprawdę, wszystko się zawaliło, wybuch wulkanu zrobił swoje, kto by pomyślał. Więcej magmy, więcej niebezpieczeństw, no, ale na razie możemy sobie iść w miarę spokojnie, no, ale cały czas nie widzę ani Lensa, ani Reda. O, już chyba jesteśmy tutaj, to nie był ten szczyt, tak jakby... Red, jesteś bezpieczny! Co jest? Aha, potrzeba czegoś więcej niż wulkanu, żeby zabić Reda, no. Prawdziwy twardziel tak mówi. Chodź, o co chodzi? Właśnie, to ten Pokémon, tego się mogliście spodziewać, to jest Heatran. Tak, czyli on był powodem tej erupcji prawdopodobnie. Heatran to jest Pokémon wulkaniczny, on może coś takiego powodować. Kto tu jest? Widzę was, ludzie. O kurde, rzuca z magmą. O ty szalony, ty. A we mnie nie rzucił. To ciekawe. Tak, musisz powstrzymać Heatrana, zanim dokona kolejnej erupcji wulkanu. O kurde. Tu jest muzyka jak przy Regi. Ło, 75 poziom. No nieźle, jak widzicie, Heatran jest na naprawdę wysokim poziomie Pokémonem. No, pamiętacie, teraz po prostu wrzucę wam adnotację gdzieś. Tutaj będzie w rogu, w prawym górnym rogu dostaniecie adnotację do mojego odcinka z Pokémon Secret Gold, w którym próbowałem złapać Heatrana. Jest to tak zwany odcinek, w którym chyba najwięcej razy przeklnąłem w trakcie jednego materiału, w którym najbardziej się wściekałem, ponieważ złapanie Heatrana było czymś niesamowicie trudnym, a w jaki sposób złapał się na koniec, możecie zobaczyć sami. Więc polecam wam ten filmik z Secret Gold, bo Secret Gold według wielu to u mnie najlepsza seria, a łapanie Heatrana to była najtrudniejsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Więc polecam, żebyście sobie zobaczyli. A ja teraz rzucam po prostu Master Balla. Gdybym wtedy miał Master Balla na tego cholernego Heatrana, to by się działo. Ale nie miałem. Niestety. Heatran został złapany. Bardzo dobrze. Heatran powstrzymany. Nie dojdzie do kolejnej erupcji wulkanu. Nigdy w życiu na to nie pozwolę. Bardzo dobrze. Heatran trafia do boksu. Trawa. No i tak.
Tak, powiedział, że może kiedyś zawalczymy wkrótce. To jest dobra informacja, bo z chęcią bym z nim zawalczył sobie z Redem. On jest naprawdę silnym trenerem. Tak, wiedział, żeby mnie tu przeprowadzić, to jest dobry pomysł. Tak, lepiej stąd wracajmy do Golden Rod. Tak, bardzo dobrze. Super, dziękuję, że przyszedłeś. Tak, powinien się domyśleć, że Red będzie jednak wszystko z nim ok. He will let you visit... Aha, czyli możemy tam przejść sobie kiedy chcemy, ale tam nie ma już nic ciekawego. Więc nie widzę sensu, żeby się tam wybierać po prostu do tamtego miejsca. Więc easy peasy. Złapana dzisiaj pierwsza legenda, ale oczywiście to nie koniec złapania legend, ponieważ mam zaplanowane dzisiaj złapanie kilku fajnych legend jeszcze na tym materiale, tylko muszę pamiętać jak. Dobra, chyba czekajcie, tutaj. Udajemy się na Serenity Isle. Chcę wam powiedzieć, że kiedy wejdziemy tutaj do tego budynku, na piąte piętro jest tam kilku naukowców, którzy pilnują takich trzech orbów, czyli trzech kul. Ja już tam w jednym z dawnych materiałów wybrałem i te orby zdobyłem, więc nie muszę tam iść. Ale one odblokują nam właśnie te trzy legendarne Pokémony, więc cóż tu więcej mówić. Tam powinniście się udać, jak chcecie coś łapać. A ja się tutaj powinienem udać? I mam rozkwinać się do dobrego miasta, bo wyleciałem. Nie, no chyba tutaj to miało być. O, masakra jakaś. Ej, serio? Zaczynam się zastanawiać, czy jestem w dobrym miejscu. Nie, no to na pewno było tak tutaj. Dobrze, nie pomyliło mi się nic. Wybaczcie, ale przez chwilę miałem taką rozkwinę, czy to tutaj. Tu mamy możliwość sobie popłynąć, oczywiście wykorzystamy. No tu są strasznie słabi trenerzy, więc nawet nie będę widział sensu, jeżeli któregoś spotkam, żeby z nim walczyć. Płyniemy sobie. Tutaj jest ta panienka, mijamy ją. Płyniemy dalej. Ta tu w ogóle się zbugowała chyba. Tutaj jest jakiś kurde kolega, ale to nic nie muszę. I teraz, kiedy mamy właśnie jednego z tych orbów, on promieniuje tak jakby i powoduje, że otwiera się przejście. Oczywiście ja z tego przejścia z chęcią korzystam. Próbujemy wejść. I kogo tutaj spotykamy? Giratina. Nie jest w jakimś odwróconym świecie, tylko jest tutaj. W tym miejscu Giratina. Tak, ty jesteś tym dzieckiem, które powstrzymało Michaela. Żeby nie przejął kontroli nad Mią. Widziałem siłę w twoim sercu. Jeżeli chcesz stoczyć ze mną walkę, dawaj. Z chęcią, stary. Z chęcią Giratina, czy to jest ona. To jest bezpłciowe. Wiecie, legendy są zwykle bez płci. Hitron jest akurat chyba, właśnie nie zwróciłem uwagi, ale on jest chyba legendą, która ma płeć. Jest męski. Chyba, jak dobrze kojarzę. Mam nadzieję, że się nie mylę. Rzucajmy Master Balla. Dzisiaj chcę zużyć wszystkie Master Balle, zdobyć 5 legend. To byłoby coś naprawdę fajnego. Ale zobaczymy, czy się powiedzie. No i proszę, Giratina złapana. Jest kolejny Pokémon do naszej kolekcji. I bardzo fajnie. Czyli wiecie już, gdzie zdobyć Giratinę, jakbyście mieli taką ochotę. Tam jak będziemy płynąć dalej, nie spotkamy już chyba żadnego legendarnego Pokémona. Teraz chciałbym się udać do Palm Tree Resort. Bodajże tutaj. Chyba tu chciałem się udać. Mówię, muszę to tak z pamięci brać, jak sobie sprawdzałem, gdzie łapać które legendy. Więc udamy się tutaj. Teraz tutaj mamy możliwość popłynąć sobie. Tutaj już kiedyś pływaliśmy. O kurde, trzeba na mieliznę. Tu w ogóle będzie zaraz fajna niespodzianka, bo płyniemy sobie, płyniemy. O, Lustrous Orb, chociaż to może nie tutaj. Nie, to chyba gdzie indziej będzie ta niespodzianka. Lustrous Orb została aktywowana. I mamy Palkię. Palkia, tak jest, nie kto inny jak Palkia. No nieźle, co? Więc... Aha... Tak, no i tutaj znowu wszyscy wiedzą, że uratowaliśmy mimo wszystkie legendy są ze mnie dumne. W sumie jestem trochę przestraszony, bo myślałem, że zdobędę jeszcze jedną legendę, ale już chyba nie pamiętam, gdzie ją zdobyć, w którym ona miejscu była. Zaraz pomyślimy spokojnie, może się cofnę z powrotem tam do poprzedniego miasta, bo może o czymś zapomniałem, nie pamiętam, nie wiem. Palkia w każdym razie już została złapana. Bardzo fajnie. Ripple przestał działać, dobrze wiedzieć. Aktywujemy sobie... Czy ja tutaj z wami walczyłem kiedyś? Tak, ja z wami walczyłem. Ja już tutaj byłem? Serio? What? Nie ciebie chciałem złapać, ale to był Manaphy. Jasna cholera. Ej, to może... Mieli dzisiaj pomysł, żeby złapać Latiasa? Ale chyba widzę, że zmienimy. Czekajcie, co to za jaskinia? Special Ruins. Kurde, nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie, ale ja chcę złapać Manaphy'ego. Manaphy mi uciekł, bo zapomnę, że on tutaj był. To zmiana planów, idziemy po Manaphy'ego. Ej, naprawdę, człowiek czasami odkryje... O, i on tu sobie po prostu stoi. Ej, genialne. Och nie, znalazłeś mnie. I co? I tyle? Taki okrzyk bojowy, na którym pewnie na niskim poziomie jesteś. No, 50 to nawet.
Nie chciałem go łapać szczerze, myślałem, żeby złapać dzisiaj Latiasa, nie wiem, gdzieś go zgubiłem po drodze, nie mam pojęcia, może go minąłem, a nie wiem, wy go zauważyliście na odcinku, a ja nie, ale to znaczy, że byłbym ślepy. Liczy się to, że złapaliśmy Manafiego, to jest też fajne, fajnie wiedzieć, że mamy tego Pokemona, ale dobra, no dzisiaj już nie będę myślał o tym, bo został mi jeden Master Ball, żeby łapać Latiasa, ponieważ no, chciałbym złapać Pokemona jeszcze z tych orbów. Złapałem dwa Pokemony, czyli Palkię i Giratinę. Już domyślacie się, że ostatnim Pokemonem ma być oczywiście... O Boże, zawsze mam takie, że ma być ostatnim Pokemonem. No, tutaj mamy jakiegoś Pokebola, którym jest Starpis, który można sprzedawać. Oczywiście chodzi mi o... Boże, co ja mam? Dialgę. Jak ja zapominam. Tutaj już kiedyś płynęliśmy. Tam była taka jaskinia tam z drugiej strony, ale teraz kiedy tu wchodzimy jest... Tak jest jakieś przejście. Chyba tam byliśmy, tak mi się kojarzy. Wchodzimy tutaj do Adamant Orb. Znaczy Orb, Boże, Adamant Orb działało. I tutaj mamy, proszę bardzo, mamy Giratinę. Giratinę, Dialgę. I co się z tobą czasami dzieje? To ja nie wiem. Ale mamy Dialgę, tak jest. Tak, wszyscy mi dziękujecie za to. Ja się cieszę, że mi dziękujecie za to, że uratowałem ją. Bardzo mi miło. No ale Dialga, czyli ta zapowiedź mojej kolejnej serii, czyli Pokémon Dialga, Randomizer Nuzlocke, na które wszyscy czekają. Oj, będzie się działo. Rzucamy Master Balla, kochani. I mówię, Latiasem prawdopodobnie zajmę się w którymś z przyszłych odcinków, miałem go złapać i jakoś, nie wiem, zgubił mi się po drodze. Ale dzisiaj to tyle będzie tych legend. Sobie jeszcze obejrzymy na spokojnie ich statystyki. No ale wiecie jak to jest. Jak to czasami bywa. Dobra, po prostu sobie przenieśmy się do Chocotown. Chocotown. I co? I oczywiście sprawdźmy Poki. A więc tak, po kolei z tych, co dzisiaj złapałem. Zacznijmy oczywiście od znienawidzonego przeze mnie Heatrana. Czekajcie, czy on ma płeć? Tak, jest płci męskiej. Widzicie, wszystkie normalnie legendy bez płci. A tutaj nagle trafia się Heatran, który ma płeć męską. Czy to jest Pokémon, który ma płeć? Jego ma Flash Fire, czyli jak oberwie ognistym ciosem, to zwiększa się jego statystyka specjalnego ataku bodajże, tak? Chyba tak. Tak wyglądają jego tutaj statystyki. Special Attack jest najlepszy zdecydowanie. A ruchy to Eruption, Fire Spin, Earthquake i Heatwave, czyli widać, że typowo jednak ognisty Pokémon, ale ma też podtyp stalowy, nie można zapominać. Giratina, to jej statystyki wyglądają tak, w sumie tutaj ta defensywa, defensywy są zdecydowanie no najlepszą stroną Giratiny. Ciosy to Ancient Power, Dragon Rage, Dragon Claw i Shadow Ball, czyli też ciekawe połączenie, myślę. Kolejny to oczywiście Palkia, czyli Pokémon wodno-smoczy, który, no, Special Attack zdecydowanie najlepszy. Acier Power, Dragon Rage, Dragon Claw, Iron Tail, czyli bardzo podobny, tylko zmieniony ten ostatni ruch, tym razem na stalowy, żeby pasowało. Znaczy pasowało, to nie jest Pokémon stalowy, no ale ma tutaj taki Manafi. Pokémon wodny. No, wszystkie statystyki bardzo zbliżone do siebie, jak widzicie. Bubble Beam, Acid Armor, Whirlpool i Water Pulse. Tak wyglądają te ciosy. Natomiast ostatni już Pokémon to jest oczywiście Dialga, która ma cios... To ona powinna mieć cios stalowy, kurde, a nie Palkia. Stalowo-smoczy Pokémon. Specjalny atak najlepszy. No i Acid Power Dragon Rage. No co, ona ma takie same ciosy jak... No tak, takie same ciosy dokładnie jak Palkia, chociaż Palkia powinni dać jakiś wodny ruch w sumie, skoro jest wodnym Pokemonem. No cóż zrobicie, no nic nie zrobicie. Tak więc słuchajcie kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, teraz muszę zebrać trochę Master Balli i spróbować potem nagrać wam jeszcze jeden odcinek na weekend na pewno, w którym nie wiem w sumie co, ale może zajmiemy się tymi legendarnymi duszkami z regionu Sinnoh, zobaczymy co z tego wyjdzie wszystkiego. Ale na dzisiaj to tyle, tak więc podobał wam się materiał, to łapka w górę, komentarz, subskrypcja. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, ale to tyle na dziś, tak więc żegnam się z wami, cześć i czołem i na razie i hej.